Witajcie moi drodzy, z tej strony Rafał Chmielewski. Dzisiaj odpowiem Wam na podstawie przypadku pacjenta, który się do mnie zgłosił dwa miesiące po zabiegu gonchoplastyki, dlaczego taki zabieg może się nie udać, jaki jest jeden z powodów, dla którego wykonany zabieg może nie przynieść sukcesu. Natomiast w związku z tym, że pacjent się do mnie zgłosił dwa miesiące po zabiegu i w pewnym sensie był przekonany, że uda się taką sytuację poprawić i naprawić, zaplanowaliśmy leczenie, bo badanie endoskopowe po dwóch miesiącach od zabiegu pokazało przyczynę, dlaczego ten zabieg nie uległ, małżowiny nie uległy całkowitemu zmniejszeniu i dlaczego to się stało. W związku z tym mamy zaplanowane działanie. Na razie leczymy stan alergiczny, który pacjent w nosie ma, natomiast po wyleczeniu tej alergii, jakimś opanowaniu sytuacji z powodu tego gorszego okresu wykonamy drugi zabieg małżowin, już bardzo celowany w konkretnym miejscu, który powinien pacjentowi pomóc znacznie osiągnąć sukces w przypadku drożności nosa, bo tutaj zobaczycie, dlaczego pomimo tego, że zabieg ogólnie się udał, był wykonany poprawnie, natomiast na tyle był duży obrzęk małżowin, że nie w pełni odnieśliśmy sukces i pacjent po dwóch miesiącach leczenia odczuwał dalej, że niestety tutaj drożność nosa nie jest tyle dobra, żeby był zadowolony i rzeczywiście ja to potwierdziłem w badaniu endoskopowym, że nie udało się w pełni tego nosa udrożnić, a teraz zobaczcie dlaczego. Zobaczcie teraz jak to wygląda, pokażę Wam tego pacjenta. I czy może być poprawy? No może być poprawy i zobaczcie dlaczego tej poprawy po gonchoplastyce nie było. Tutaj zaraz zobaczycie, jaka jest sytuacja. Więc tak, zaczynamy od lewej jamy nosa. Zobaczcie tutaj, jaka jest sytuacja w nosie. Wchodzimy sobie do nosa i to, co tutaj widać. Przede wszystkim tak, widać bliznę na małżowinie nosowej, tutaj na bocznej ścianie jest blizna w przednim biegunie. Tu jest małżowina zmniejszona, delikatna blizna i tu jest ładna drożność między przegrodą a małżowiną, jest dużo miejsca. Tak samo tutaj, większa blizna na małżowinie nosowej i tutaj widzicie schemat, jak to wygląda. Zobaczcie, po lewej stronie widać przegrodę nosa, ona jest delikatnie wygięta, a to nie ma dużego znaczenia. Na górze widać małżowinę nosową środkową, natomiast po stronie prawej tutaj obrazka widać małżowinę nosową dolną, widać bliznę w tym środkowej części małżowinie po zabiegu kontroplastyki dwa miesiące temu wykonanej i dosyć duży tylny biegun małżowiny nosowej dolnej na fioletowo oznaczony. To jest to, co wciąż tutaj pacjentowi ten nos blokuje. Także na tyle duże były te małżowiny, że udało się z sukcesem zmniejszyć przednią i środkową część małżowiny, natomiast z braku dostępu do tylnego bieguna podczas zabiegu nie mogłem go zmniejszyć. W związku z tym to pokazuje badanie endoskopowe, że tutaj ten biegun jest wyraźnie powiększony, szczególnie gdzie to jeszcze widać też po prawej stronie, zaraz Wam pokażę. Natomiast w takim schemacie tutaj łatwo zobaczyć, że pomimo tego, że zabieg tu, gdzie był wykonany, odniósł, jak powiem, sukces i małżowina w środkowej i przedniej części jest zmniejszona, to tylny dosyć duży biegun wciąż blokujący nos rzetelny i wejście do nosa gardła powoduje, że ogólnie drożność nosa jest słaba, szczególnie po prawej stronie. To jest akurat lewa, więc zobaczcie jeszcze dalej. I teraz zobaczcie, jak to dalej wygląda. Tak to będzie w schemacie. Teraz przechodzimy się dalej. To wszystko jest ten tylny biegun, taki duży małżowiny, który nie uległ zmniejszeniu za blizną. I on tu częściowo blokuje wejście do nozdrza tylnego po stronie prawej. Dodatkowo jeszcze, to co też to dobrze dosyć widać, to jest brzeg nozdrza tylnego i wejście do nosogardła. Tu sobie zobaczcie. Natomiast tutaj jeszcze widać, tutaj takie pasma, to co widzicie tutaj, o to wszystko, plus na tyle ścianie gardła, to jest śluz. Pacjent jest mocno, w tej chwili mocno pod wpływem takiego bodźców alergicznych, które na niego działają i po zakończonym leczeniu w postaci pukania nosa, któremu zleciłem po zabiegu, no niestety teraz cierpi z powodów alergicznych na pyłkowicę, która go dopada raz w roku, natomiast tutaj no musimy teraz, plan jest taki, że będziemy właśnie pacjenta leczyć na alergię, ten śluz tutaj nie powinno go być, powinno być ładny nos, że tylne, tu widać też poszerzone naczynia krwionośne, to jest coś, co przeszkadza. O i tu zobaczcie, widać te takie czerwone pasma, to są migdałki gardłowe, to jest resztka migdałka gardłowego, która została, takie tkanka migdałkowa w postaci pasemek, taki tutaj widoczny ten niebieski śluz na górze, śluz na tylnej ścianie gardła i poszerzone naczynia krwionośne, tutaj widać wyraźnie, że stan alergiczny jest dosyć intensywny, te naczynia są poszerzone z powodu właśnie alergii i ten śluz też jest alergiczny, tego nie powinno normalnie być w tym miejscu, natomiast jest i to świadczy o tym, że aktywnie trzeba tutaj działać w kierunku takim, żeby zmniejszyć przede wszystkim działanie alergenów, a później oczywiście odblokować nos. Także tak to wygląda. Zobaczcie sobie teraz dalej, jak to wygląda w tej lewej jamie. Tkanka migdałkowa, to są te pasma migdałka, sporo śluzu, takiego błyszczącego pasma śluzu i tutaj wiszący śluz w nozdrzu tylnym. I teraz zobaczymy sobie za chwilę wejście do prawej jamy nosa. Tu się wycofujemy już z tej lewej jamy nosa i teraz zobaczcie, to jest ten tylny biegun powiększony i zaraz wejście do prawej jamy. Teraz wchodzimy do prawej jamy nosa i zobaczcie w prawej jamie nosa. To co widać też, widać alergię, zaraz go zobaczcie, zobaczcie konkretnie.
O, to jest obraz alergiczny. Tutaj tak, przedni biegun małżowiny zmniejszony. Tu bardzo ładnie widać, że małżowina się zapadła, bo po tej stronie jest dobra drożdżość między przegrodą a małżowinami. Dalej to, co tu widać, o to takie jakby trampoliny pajęczyny rozpięte między przegrodą nosa a małżowinami nosowymi. To są właśnie pasma śluzu typowego dla alergii. Tutaj widać, że pomimo śluzu i alergii jest sporo miejsca w nosie. Właśnie pasma śluzu na przegrodzie między przegrodą a małżowiną. Boczna ściana po lewej stronie, tutaj jest ten tylny biegun małżowiny na fioletowo, który jest wciąż przerośnięty. I tutaj zobaczcie jeszcze zaraz dalej, jak on wygląda i dlaczego tak to może być. Tu idziemy do tyłu i zobaczcie, ta część już, o to jest biegun tylny małżowiny nosowej, a tutaj sięga przegroda nosa. To jest ta część, której się nie udało radykalnie zmniejszyć podczas zabiegu, dlatego że po prostu nie było dostępu do tego. Teraz po zmniejszeniu przedniej, środkowej części małżowiny, też po tej stronie, widać bardzo ładnie, że tutaj właściwie przód jest bardzo, bardzo dobrze drożny i tu się nic nie dzieje złego. Małżowiny się zagoiły prawidłowo, natomiast ta duża taka bańka po lewej stronie widoczna, to jest tylny biegun małżowiny nosowej dolnej, która wymaga w drugim etapie po podgojeniu alergii, wymaga zmniejszenia. Tutaj zrobimy teraz izolowany zabieg obustronny, ale izolowany na tylne bieguny. Zmniejszymy te tylne bieguny małżowin nosowych dolnych i tutaj blokujemy nosogard. Tu zobaczcie, praktycznie ten biegun sięga tak głęboko do przegrody, że właściwie cała ta jama nosa i od podniebienia do przegrody nosa jest cała zablokowana, więc tu właściwie nos tego pacjenta nie oddycha. No i bardzo słusznie, że się zgłosił do mnie z tego powodu, dlatego że tutaj widać, że ta tylna część wymaga jeszcze zrobienia drugiego etapu zabiegu i dokończenia go. Wtedy drożdżość powinna być dobra po wygojeniu. Zobaczcie, jak to jeszcze na schemacie, jak to wygląda. Tu powinien być jeszcze schemat. Zaraz wam pokażę. I tutaj jakiś tam ślad światła. O, zobaczcie, też tylny biegun blokuje całkowicie wejście do nosogard, bo właściwie nie ma żadnego miejsca. Duży, masywny tylny biegun, który nie uległ zmniejszeniu i przegroda nosa z podniebieniem, tak to wygląda mniej więcej, więc tutaj wymagane jest koniecznie to, żeby po prostu ten zabieg dokończyć, ale mówię, tak jak powiedziałem, najpierw opanujemy objawy alergiczne. Także jeśli macie taką sytuację, że zabieg był wykonany i poprawy nie ma, koniecznie zgłoście się do lekarza tego czy innego lekarza, żeby jeszcze raz był obejrzany ten nos. I powiedzcie, że poprawy nie uzyskaliście tak, jak się spodziewaliście, i tak naprawdę często jest tak, że alergia może być przyczyną tego częściowo, natomiast tutaj ewidentnie w związku z tym, że nie było dostępu do tylnych biegunów w przypadku wykonywania zabiegu za pierwszym razem, udało nam się 2/3 małżowiny zmniejszyć, a tą 1/3 my się dokończymy w drugim zabiegu i powinien być dobry efekt na dosyć długo i pozytywne z drożnością nosa. Także to jest taki też przykład, że czasami jest tak, że nie jest od razu łatwo zrobić wszystko za jednym razem, ale myślę, że jak się nie poddamy i kończymy zaplanowane leczenie, to powinien być pełen sukces i pacjent powinien uzyskać pełną drożdżość nosa na stałe. To chyba tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was serdecznie z kanału RL, Rafał Chmielewski.